Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Madagaskar. Mam nadzieję, że dzisiaj już bez problemów technicznych. Mam nadzieję, że nie będę musiał ponownie nagrywać tego filmu, więc lecimy. Bankiet w dżungli. Witajcie olbrzymy z Nowego Jorku! Przychodzicie w samą porę! Właśnie przygotowujemy bankiet. Marchewki, grzybki, ananasy, cebulę, a na deser tort z melona! Ale nic z tego nie mamy. Dlatego poprosimy o pomoc moje wierne lemury. Nasz problem z przygotowaniem bankietu polega na tym, że kiedy fosy zaatakowały, straciliśmy wszystkie zapasy. Jak zwykle problemy. To dopiero szykuje się bankiet bez jedzenia. Moglibyście zająć się zaopatrzeniem. To brzmi groźnie. To może zamiast tego nazbieracie nam owoców i warzyw? O, to już lepiej. No to umowa stoi. Tak, wyręczymy ich z wszystkiego. Używaj totemów, by zmieniać członków drużyny. Każdy z nich ma inne specjalne zdolności. O, jeszcze jedno. Gdybyście nie wiedzieli, gdzie zacząć poszukiwania, zgłaście się do mnie. Spróbuję wam jakoś pomóc. Okej. Okay. Dobra, Julian. Sprawdźmy na początku, co mamy dla Glory. I rozejrzyjmy się trochę po okolicy. O tak, doskonale pamiętam to. Tu będzie bardzo fajny zjazd. Tutaj będzie dla Melmana zadanie. Tam będzie dla Alexa, pamiętam, związane właśnie z papugami. Okej. Okay. Lecimy po kartę mocy. Myślę, że na początku karty mocy musimy zdobyć. I jakaś nowa umiejętność się przyda. Tutaj jest dosyć trudny skok już na początku. Chyba, że nie mamy tam iść, ale nie wiem. Okej. Okay. Udało się. Dobra. I tutaj nam coś pokazywało. Okej. Okay. Na ten teren mamy iść. Ale widzę, że złota moneta ukryta. Tutaj ma iść Alex. I już pamiętam, o co chodziło. To są nasi przeciwnicy, tak dosyć zabawnie. Nie wiem dlaczego taki motyw akurat. W zasadzie nie ma co z nimi walczyć, bo nie dają nam monet raczej. Sprawdźmy jaka moc. Rzut przez biodro. Ok. I zadanie dla nas. No i nie tak. Co jest? No dlaczego nie mogę porozmawiać? W tym ogrodzie okay. Rosną przepyszne marchewki, dobra? Tylko, że paskudne krety podkopują się i niszczą warzywa, zanim te dojrzeją. Musisz zdzielić kreta, jak tylko wyjdzie na powierzchnię, dobra? Dam sobie z tym radę. Super! Pokaż, kto tu rządzi i będziesz mogła zebrać owoce, to znaczy warzywa swojej pracy. Jesteś gotowa? Mam nadzieję, bo on jest! Powodzenia, Gloria! Dobra, mamy walczyć z kretem, tylko pytanie tylko jak? Dobra, nadal nie wiem do końca. No ale okej. Okay. Wciskam kilka klawiszy naraz i działa. O to chodzi. Tak, i zadanie z kretem jest chyba jednym z prostszych, jeśli chodzi o te, które dzisiaj nas czekają. Jeszcze tylko 3 uderzenia. Pytanie tylko, czy będzie mogło zostać tylko tyle owoców. No, warzyw. Policzymy się. Zapłacisz mi za to. To nie koniec mojej działalności. Pokazałaś mu, kto tu rządzi, Gloria. Oto twoja nagroda. No, dzięki. Może nie było to jakiś... Nie był to jakiś super... Nie była to jakaś moja super praca, ale okej. Okay. 1 na 10 mamy. Zmienimy się na Alexa. Alex, to mój lew. Jestem, Gloria. Z miłą chęcią cię zmienię. Bo widziałem tutaj dokładnie. Widziałem tutaj pierścień. Zaskakujemy. Nie zaprezentowałem się jakoś superowo na tym właśnie naszym zadaniu poprzednim, ale ważne, że zaliczyliśmy, więc
lecimy dalej. Może teraz do tego zadania, nieco trudniejszego, jak dobrze pamiętam. I nie do końca fajnego. Chociaż nie, to było to... Okej, za chwilkę zobaczycie, o co chodzi. Najpierw monety trzeba zebrać. Czy wszyscy na tej wyspie jedzą owoce i warzywa? Nikt tu nie lubi steków? No najwyraźniej Alex. Okej. Nie lubiłem tego zadania, tylko że... To wynikało, chciałbym że... zwrócić teraz twoją uwagę na grzyby, które tam widzisz. Istny delikates, a smak wad grzechu. Oczywiście wiadomo, że to bardzo rzadki gatunek i rośnie tylko w specjalnych warunkach. Musisz powtórzyć ciąg kolorów, żeby grzyb wyrósł. Powtórzyć? Musisz powtórzyć kolorki grzybków, żeby pięknie wyrosły. Nie o to mi chodziło. Znaczy, ta gra wydaje się znajoma. Zapewniam cię, że to nie jest żadna gra, przyjacielu. To jest sztuka. Dobra, do dzieła. Dobra, Julian, dzięki. No, chciałem dokończyć, że przepraszam, to było wiele że nie lat mogę temu. W zasadzie mogłem mieć ale wtedy zrobić to drobny sam problem właśnie z tym zadaniem. No dobra, mamy pierwszą... Niestety musisz zrobić sekwencję. To sam. Takie nie, jest życie, to chyba Alex. Złe słowo. Może lepiej powiem schemat bezpieczniej. Dobra, na razie proste. Tak, trzymaj. I widziałem musisz też być pierścień. Czerwony był w tej arenie, więc trzeba będzie go zaliczyć po zadaniu. Okej, okay, teraz już może być trudniej. Chętnie bym pomógł, ale to wbrew zasadom. Chyba tak. Bardzo dobrze! Dobra. Cudowne grzyby zaczynają teraz swój taniec. Możesz zbierać. No i super, udało mi się za pierwszym razem. Nie było to takie ciężkie. Zapamiętałem je troszkę inaczej. O właśnie, tam jest pierścień. No. Obniż się troszkę. Dobra. No to stąd chyba wszystko. Lecimy do innego miejsca. Tutaj już chyba nic dzisiaj nie będzie. O proszę. No to bym pominął. Mamy trzeci pierścień w tym miejscu. Skoro aż trzy były tutaj, to szkoda, na pewno to nie ma więcej. Co by nas na... Okej, fajna była animacja, fajnie zadbali o to, że jak wskoczyłem, to jedzenie zadrżało. Jak widzicie, są też te potrawy, których mamy zebrać 10, są też ukryte gdzie indziej. Na przykład tutaj mamy takie, o, luźne. I w ten sposób możemy zebrać. Jest takie luźne do zdobycia, bez żadnego zadania. Fajnie, mamy 3 na 10 już. Tutaj widzę monetę. Niesamowicie dobrze ukrytą. Ale nie na tyle, żebym ją przeoczył. Ale pewnie przeoczę i tak jakieś inne. Dobra, tak i... Właśnie zadanie nie będzie z papugami związane, tylko z pszczołami. Tak jest. Źle sobie zapamiętałem to. Ale zanim to jeszcze... Tutaj moneta. Dziwne. Nie lubię występować bez publiczności. I tutaj moneta. I jest też kolejne zadanie dla Alexa. Pytanie, czy najpierw pójdę do tego, czy do tego z pszczołami. Dobra, piąty pierścień, fajnie. Ogarnijmy najpierw te pszczoły. Och, witam cię z powrotem, mój ogromny przyjacielu. Tak miło cię widzieć. Niestety nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo gdzieś zapodziałam moje okulary. Byłżeś tak dobry i zaprowadził mnie do kwiatów, chciałabym zebrać pyłek. Ciebie również miło widzieć. Pomogę ci z miłą chęcią. Wiedziałam, że pomożesz. Jesteś takim porządnym lwem. Muszę odwiedzać kwiatki w ściśle określonej kolejności, żeby zebrać dużo pyłku, więc musisz być bardzo ostrożny. Nie możemy sobie pozwolić na najmniejszy nawet błąd. Okay. Najpierw musimy odnaleźć karmazynowy kwiat. Rośnie niedaleko.
czerwony, dobra. Następny kwiat jest calutki niebieski. No, czyli na razie proste. A teraz idziemy do zielonego. Pszczoła już znamy, zgadza się. A gdzie jest barwinek? Muszę dostać się do barwinka. A teraz do morskiej zieleni. Przypomina poprzedni kwiat, tylko że jest zielony. Zostało dzięki jeszcze tylko kilka. Następny kwiat jest szary. Teraz znajdź czarny kwiat. Czarny, jest gdzie on czarny był? Jak węgiel. Na górze, dobra. Prościutkie zadanie. Udało się, po prostu wspaniale. I dzięki za jedzonko. Mamy już 4. No to lecimy teraz tu. Cebulowa groza. Te grocze to zwają cebulki. Chyba tak. Zbierz je szybko, zanim pająki je zjedzą. Pająki? Będzie trzeba dużo cebulek, żeby przygotować niesamowite, cebulowe, podniebne szaleństwo. Czyli muszę... Nie paplaj tyle sezon na cebulki, nie trwa w nieskończoność. Świetnie. Musimy zbierać cebulki. Będą nam w tym przeszkadzać pająki. Nie lubiłem tego zadania. Bardzo nie lubiłem. Wręcz trochę się go bałem. Ale tak jak mówiłem, w Madagaskar grałem. Żeby źle nie powiedzieć, ale pewnie jakieś 8 albo 9 lat temu. Najwięcej. Wtedy grałem właśnie. Jestem taki głodny! Dobra, mamy już 7. No dobra, połowa. Jaką nam zjedli? Bo tutaj już idzie. Odejdź od naszej cebulki, gościu. 15 już prawie. O, tutaj miałem szczęście. Nasza, udało się. Udało ci się! Zebrałeś wszystkie potrzebne cebulki na niesamowite cebulowe podniebne szaleństwo! Teraz mamy żarcia na całe dni! Pyszności! 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 Ucieszyliśmy ich. Za bardzo się cieszą! Niesamowicie ich ucieszyliśmy. No i siebie też, no bo przecież to szaleństwo cebulowe będziemy mogli zjeść. Okej, nie było tutaj żadnego pierścienia ani ukrytej monety. No wychodzi na to, że nie. No to idziemy gdzieś indziej. W tym miejscu już wszystko. I w tym również. Czyli zostaje robota dla Melmana. I coś pewnie dla Martiego jeszcze. Tak jest, dla Martiego i dla Melmana. Może najpierw Marty? Wchodzisz! Teraz ty, Marty! Zawsze wchodzę po tobie! I weźmy kartę mocy. Aha, dla Martiego będzie zadanie, ale później. Musimy wziąć Melmana najpierw. Melman, pokaż co potrafisz! Potrafię naprawdę nieźle zmierzyć ciśnienie. My też musimy coś jeść. Dobra, jest jedna karta, drugą widziałem. Uważaj, gdzie tutaj. Lecisz. I trzecia tu. I chyba Mort da nam zadanie teraz. Cios z czachy dostaliśmy. Od razu bym chciał sprawdzić, jak się go robi. Okej, przycisk C. Melman, bardzo dobrze, że przyszedłeś i masz opanowany cios głową. Bardzo mi się tu przydasz. Już się boję. Wstrętne karaluchy chcą nam zabrać cały zapas orzechów, a bez nich nie możemy przygotować orzechowych pyszności. Chciałbym się ich pozbyć, ale jestem taki mały. Och, te szkodniki tak mnie denerwują, że mógłbym zgnieść je z całej siły i krzyczeć! Niech Alex ci pomoże. Pozostali giganci z Nowego Jorku straszyli karaluchy, a one potem zawsze wracały. Ale ty możesz pomóc. Karaluchy no się dobrze. Ciebie nie boją, bo ty się ich boisz. Ale gdybyś zebrał trochę odwagi, mógłbyś poczekać, aż wyjdą i zaatakować je ciosem głową. Ja! Ale masz rację, ja się ich boję. Posłuchaj, stań obok tego kopca przy drzewie orzechowym. To będzie taka twoja bariera ochronna. Tak, dokładnie.
a potem walnij karaluchy głową, jak tylko się pojawią. Ha! To zadziała! To obrzydliwe. Ej, chyba chcesz spróbować trochę orzechowych pyszności, co? Są naprawdę smakowite. No dobra, zrobię to. Niech będzie. Nogi. Okej, muszę się przełączyć zdecydowanie na inne nogi, sterowanie. Nogi. Nie mogłem nogi, w nogi. Układzie. Nogi. Tego zrobić. Nogi. Dobra, szybkie teraz ataki. Nogi. No proszę. Nawet tamtego się udało. Nogi. Dopaść. Nogi. No i po sprawie. Mamy już chyba piąty. Nawet szósty, okej. Okay. Szósty. Teraz weźmiemy Glorię, żeby nam zrobiła Gloria, przejście. Trzeba było mnie widzieć w akcji. Tak. Normalnie jesteś królem całej dżungli. Dzisiaj to sobie zniszczymy i mamy zadanie dla Glorii. Ale najpierw może monety sobie stąd pozbieramy, bo jest ich tu sporo. Jest totem, więc weźmiemy Alexa. Przy okazji też przeskoczymy przez obręcze. Wyzwól w sobie bestię. Bestia wyzwolona. Więc mamy tak tutaj monety. No proszę, czyżby tutaj było jeszcze jakieś wyzwanie, którego nie pamiętam. Na to wygląda. Tamtej monety to chyba nie zbierzemy tak łatwo. Nie mam pomysłu, jak ją zdobyć. Może Melmanem? Wydaje mi się, że też to się mogłoby nie udać. No dobra, zobaczymy, co ma dla nas Kiedy do powiedzenia. Kiedy będziesz zjeżdżać na błocie, spróbuj zebrać owoce. Aha, okej, okay, mamy zjechać i będą gdzieś owoce. I oprócz owoców na pewno będą też monety. No właśnie, które ominąłem. Chyba na razie jedną ominąłem. Dobra, 7 na 10. O, i tutaj jest pierścień. Tylko czy można go dostać? Okej, on się obniża co jakiś czas. Trzeba wykorzystać moment. No niewiele brakuje. Okej. Że wszystko to muszę robić sam. Nie wiedzą, kim jestem. Jeszcze 3. Tutaj też mamy ukryte monety. I nawet jedną potrawę mamy też ukrytą. Brakuje już tylko 2. Ej! Ale agresywne. Te żółwie. Dobra, jest 9. Pierścień. I tam jest 10, czyli żadnego nie ominęliśmy. Premia za pierścienie, ale wciąż brakuje sporo monet. Takim chyba nie zjeżdżaliśmy. No właśnie, nie, ale nadal została jedna złota moneta. Nie chcę jej zostawiać tam. Jakim cudem? Znowu się nie udało. No dobra.
Jeszcze jedna próba, jak się nie uda, to... No rewelacja! Jak się nie uda, to wytnę pewnie trochę filmu i zostawię zjazd udany. No tak. Nie wiem, o co chodzi. Próbuję się przesunąć właśnie w prawo, żeby zdobyć monetę, ale nie daję rady. Nie wiem, w czym jest problem, ale może go zaraz rozwiążę. Momencik. Okej, udało się. Więc to mamy z głowy. Teraz ta złota moneta u góry, ale może nie całkiem u góry jeszcze. Aha, była też... O, moneta tutaj. Jak widzicie. I tutaj również pominąłem chyba srebrną. I teraz się udało zabrać. Uda się zdobyć 100% w tej misji. Chyba w żadnej na razie się nie udało. Nie wiem, czym podlewają te rośliny. I jest. Mamy 84 na 100. Tą monetę na razie zostawiam, gdyż weźmiemy zadanie dla Martiego. Twoja kolej, Marti! Na razie! Są tu karty mocy. I nowa moc. To chyba będzie jakiś super skok. Tak, długi skok. No, prawie dobrze zapamiętałem. Ale jak widzicie, jest superowy. No i zadanie dla nas. Ach, więc chcesz wziąć udział w zawodach w skokach? Myślisz, że skoczysz dalej niż ja? Nic nie wiem o żadnych zawodach. W ogóle pierwszy raz cię widzę. Ale skoro już o tym mówimy, to tak, bez wysiłku skoczę dalej od ciebie. No to co ty na to, żeby sprawdzić to w małych zawodach, he? Jeśli rzeczywiście dasz radę skoczyć dalej ode mnie, dam ci żabie owoce. Całkiem przyjemny prezent. Ale jeśli przegrasz, wyślę w twym kierunku parę słów mających na celu upokorzenie twojej osoby. Brzmi całkiem uczciwie. Zobaczymy, co potrafisz. No dobra. No, może cię nie doceniłem, Zebro. Masz talent, dobra. Przyznaję, ale to był dopiero pierwszy skok. Zobaczymy, jak poradzisz sobie w następnym. Zdradzę ci małą tajemnicę, przyjacielu. Jeszcze nie widziałeś mojego najlepszego skoku. Póki co dawałem ci fory. Ale teraz oficjalnie koniec z tym. Okej, czyli on uważa, że teraz się skujemy. No, wygląda na to, że cię nie doceniłem, przyjacielu. Masz całkiem silne nogi. Aha, zasługujesz na kilka żabich owoców. Zaraz ci je wręczę. Ewidentnie nas nie doceniłeś, Kolo. Mamy 9 z 10 już posiłków. I teraz chciałbym coś sprawdzić, czy będziemy mogli zdobyć tamtą monetę. Tak, prawdopodobnie tak. Brakło mi bardzo niewiele. I nie widzę za bardzo innej opcji na doskoczenie tam. O, co jest? Teraz mi w ogóle nie skoczył. Marti, co jest z tobą? No, brakuje bardzo niewiele. Dobra, chciałbym jeszcze sprawdzić Melmana. Dalej, Melman! Pokaż, co potrafisz! Potrafię naprawdę nieźle zmierzyć ciśnienie. Może Melman doskoczy? W zasadzie nie doskoczy, tylko tam dolecimy może. Zepsułem. Zapomniałem, jak działa ta moc. Okej, udało się. Mamy 89 na 100. Ale tylko jedno zadanie jeszcze przed nami, więc... Podobno roznoszą zarazki.
Pewnie coś zostało ominięte, no trudno. Weźmy Glorię. Gloria! Trzeba było mnie widzieć w akcji! Tak! Normalnie jesteś królem całej dżungli! Już widać, że mamy tutaj dużo papryczek na mapie, więc będziemy niszczyć i biegać. Czy ty ćwiczysz jogę? Usiłuję podnieść ten owoc i... O, me serce bije coraz szybciej. Słucham? Jestem Wilbur. A ty jesteś najpiękniejszą istotą, jaka stąpa po ziemi. Będziesz moja. Och, litości. W ten sposób to możesz poderwać co najwyżej owoc, a i tak ci nie idzie. No ja, no ten, tego, wiesz... Nie mogę teraz dźwigać ciężkich przedmiotów, bo uszkodziłem sobie dziś rano kolano, wykonując bardzo trudną pracę. Wiesz, a może pomożesz mi porozmijać te melony? Wtedy mógłbym zrobić mój słynny melonowy tort. Co z tego będę mieć? No, mogę zrobić też dla ciebie i będziesz mogła zanieść tort na bankiet. Zgoda. Dobra, świetnie. Trzeba rozbijać melony bardzo szybko. Tak szybko, jak się da. Inaczej się zepsują. A tort z zepsutych melonów nie jest smaczny. Dobra, wszystko jasne, bajerancie. Ale teraz musimy przejść do pracy. Możesz trochę szybciej. Mogę wykorzystać papryczki, doskonale o tym wiem. Koleżko. Okej. Brakuje 7. To jest to. Tracę kontrolę! Co za ciebie? Papryczek jeszcze sporo. A melony jeszcze 3, dobra. Nie ociągam się chwila. Bo nie zdążymy. Tak, 3. Jest. Udało ci się! Twe ruchy to czysta poezja. Już nie mogę się doczekać kolejnej randki. Kolejnej randki? Wilbur! Tak, ale teraz muszę się zająć melonowym tortem. Do zobaczenia! Dzięki. Mamy wszystko. Dziękuję wam olbrzymy z Nowego Jorku za znalezienie wszystkich jakże niezbędnych, potrzebnych składników do urządzenia bankietu, na który jesteście oczywiście zaproszeni. W zamian za waszą pomoc chcielibyśmy dać wam klucz do dżungli! Panie, nie mamy drzwi do dżungli, a tym bardziej klucza. No to co im damy? To jest bankiet, daj im jeść! Uuu, no racja! Tak, ten klucz do dżungli to stary rupiec, no na co wam się by przydał? Zmieniam zdanie, w zamian pragnę wam dać dużo, dużo jedzenia na bankiecie! A ja myślałem, że dostaniemy... Wielkie dzięki! Tak, dzięki! Okej. Okay. Bardzo mnie ciekawi to, że ominęliśmy 11 monet. Nie wiem, gdzie one się ukryły. Zgaduję, że ominęliśmy dwie złote monety i jedną zwykłą. Tak bym strzelał, a w sumie jestem ciekawy, gdzie one były. No trudno, ale 89 to dobry wynik, a tymczasem widzimy z dosyć straszną, zabawną, no jednocześnie straszną i zabawną grafikę poziomu Powrót do Natury, ale to już następnym razem, więc jak na razie żegnam się z wami, do zobaczenia, no i cześć.